Hejka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie 6 grudnia i rozpoczynamy 6 oraz 7 vlogmas. Mamy godzinę 7:50, ja zaraz będę wychodzić do szkoły na studia, z racji, że mam na godzinę 9:00, ale rano są zawsze straszne korki, jadę tak plus minus 40 minut, a normalnie jadę około 17, także no niestety w ogóle dzisiaj jest tak obrzydliwa pogoda. Ja pierwszy raz w grudniu wstałam przed w ogóle 9:00, więc obudziłam się, było ciemno, jeszcze padało, jeszcze było zimno u mnie w pokoju i po prostu chcę się żyć normalnie. Pokażę wam jeszcze, w co jestem ubrana, z racji, że dzisiaj mamy Mikołajki, więc chciałam się ubrać jakoś świątecznie. I proszę bardzo, mam na sobie taki czerwony golfik. Bardzo, w ogóle on jest bardzo cieniutki, więc mam nadzieję, że mi nie będzie jakoś super zimno. I do tego mam takie luźne baggy spodnie. No i założę jeszcze jakieś do tego białe buty. Chciałam jakiś naszyjnik, ale w ogóle ja mam taki problem z naszyjnikami, że zawsze jak jestem na jakiejś imprezie i jestem w taksówce albo w Uberze powrotnym do domu, to zawsze ściągam całą biżuterię i wrzucam sam albo do kieszeni, albo do torebki i później gubię tą biżuterię i nie mogę jej poznajdywać. I teraz też jest taka sytuacja i nie mogę znaleźć żadnego naszyjnika. Mam tylko taki delikatny pod spodem, ale to jest taki, którego nie ściągam nigdy, ale jego nawet nie będzie widać, więc no. Także tyle. Dzisiaj mamy Mikołajki. Dostałam od rodziców już prezent, tam stoi, ale co dostałam, to pokażę wam później. Chociaż jeżeli oglądacie moje vlogmasy więcej niż pierwszy raz, to doskonale wiecie, co ja zawsze dostaję na Mikołajki. Czyli kupę słodyczy, i tak też jest tym razem. Także zobaczymy to, jak wrócę ze studiów, bo mam właśnie zajęcia, także lecę, idę jeszcze zjeść sobie jakieś śniadanko i widzimy się po prostu po zajęciach. Siemka, moi drodzy, ja już jestem po studiach. Dzisiaj było akurat wyjątkowo nudno na uczelni. Mieliśmy 4 godziny projektowania i później 2 godziny metody prezentacji osobistej, czyli kreowanie wizerunku. I powiem wam, że dzisiaj naprawdę było średnio. Na projektowaniu w ogóle nie robiliśmy nic na komputerach, tylko omawialiśmy sobie, co będziemy robić na komputerach. Szykuje nam się nowy projekt, także no, trzeba było na początku zrobić burzę mózgów, jak chcemy, żeby to wyglądało. Będziemy robić kampanię społeczną dotyczącą szkodliwości narkotyków, także no dużo było takiej teorii. Teraz jestem właśnie z Lunką na spacerze, z racji, że wracamy ze sklepu, bo kupiłam 2 paczki Cheetosów, z racji, że muszę zrobić zdjęcie do współpracy. Miałam je kupić, jak wracałam ze szkoły, ale zapomniałam, także poszłam na spacer z Lunką i przy okazji do sklepu, także już wracam jeszcze trochę, ale powiem wam, że jest tak zimno, ja się tak ociepliłam, mam grubą kurtkę zapiętą po sam czubek, mam szalik, czapkę. Także ubrałam się naprawdę ciepło, a i tak dalej mi zimno. Jeszcze zaraz założę rękawiczkę, jak schowam telefon do kieszeni. Także no i muszę zrobić tą współpracę właśnie z Cheetosami i jeszcze jedną. Jeszcze wieczorem jestem umówiona z jedną osobą, że podrzucę jej pewną rzecz, o której zapomniałam, że mam. Także lekka dyntka, że tak to powiem, ale no jest już wszystko ustalone, także git. Lunka, w ogóle widzieliście, jaką Lunka ma kurteczkę cudowną? Też ona jest tak słodka teraz. Luna? No, przesłodki pies. Wracamy do domku. Okej, moi drodzy, cała moja praca na dzisiaj została wykonana. Miałam do zrobienia 2 współprace i właśnie je skończyłam robić, także nice, jestem z siebie zadowolona. I co? I teraz czas chyba, żebym wam pokazała, co takiego dostałam na Mikołajki. Okej, dobra. A więc tak, to są zawsze słodycze. Jeżeli oglądacie moje vlogmasy od jakiegoś czasu, to wiecie, że są to słodycze i kasiora najczęściej. Ale tych słodyczy zawsze jest bardzo dużo i często są to jakoś ciekawe słodycze. A więc tak, klasyk klasyków, czyli Toffifee. Zawsze dostaję Toffifee. Następnie mamy Kinder Bueno Mini. Okej. O, coś, co ja ostatnio bardzo, bardzo polubiłam, czyli Kinder Cards. Giga dobre. Nutella Be Ready, też uwielbiam, kiedyś miałam fazę po prostu na Nutella Be Ready, jadłam cały czas. O, tutaj mamy te świąteczne żelki, które ostatnio pokazywałam wam na holu zakupowym z Dillsa. Tak, dokładnie, to są te same, jeszcze ich nie próbowałam. To mamy również malutkie kinderki. Moi rodzice naprawdę chcą, żebym ja była gruba. Kinder Chocobons, no widać, że lubimy wszystko z Kindera, ja i mój brat, bo mój brat dostaje zawsze to samo co ja. I mamy tutaj Kinder Chocobons, Kinder czekoladki, Kinder Bueno, Kinder Cards.
No po prostu wszystko z Kindera. O, mamy też takie świąteczne żelki, tylko nie takie piankowe, tylko zwykłe. I z taką poduszeczką jakby, właśnie to jest akurat jedne piankowe w tych żelkach. Te żelki, ja jak były zdalne, byłam uzależniona od tych żelek. I dziwnie wyglądają. Tamte były takie pastelowe, to są jakieś takie strasznie przezroczyste. Nie wiem, mam nadzieję, że smakują tak samo. Następnie mamy Kinder niespodziankę, tylko że taką świąteczną wersję z reniferkiem. Zobaczcie, jakie przesłodkie. I ostatnia słodycz, jaką tutaj mamy, to z Wedla. Chrup, chrup, mocno mleczna. Okej, czyli taka chrupiąca wersja z jakimiś chrupkami i płatkami śniadaniowymi. Okej, nice. Wygląda to całkiem fajnie. No i kiedy i gdzie ja to niby mam zjeść? No i oprócz tego dostałam również kaskę, ale to chowam do skarbonki. Także teraz sobie zrobię taki break z herbatką. O! W ogóle powiem wam jeszcze, że chciałam dzisiaj jechać na lodowisko z Martyną, ale niestety Martyna ma do późna studia. Co prawda lodowisko jest otwarte do 22, Martyna ma do 20 studia, ale sama mówiła, że będzie chyba raczej zmęczona i w ogóle nie będzie miała siły później już, żeby jeszcze iść na lodowisko i w ogóle, więc pójdziemy po prostu innego dnia, na przykład może jutro. Zobaczymy, jutro mam też żurkę, więc w sumie nie wiem. A jutro w ogóle projekt też mam na studiach, który prezentujemy, także zaliczeniowy, także trzymajcie za mnie kciuki, żebym sobie poradziła. Hejka, hejka, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Ja wczoraj za dużo nie nagrywałam, bo wczoraj miałam takich dużo rzeczy organizacyjnych do roboty, tutaj jeszcze coś robiłam na komputerze, tutaj właśnie te współprace nagrywałam, także jeszcze później wieczorem jechałam do Wrocławia na chwilkę, także nie miałam po prostu jakby za dużo czasu, nie robiłam też nic ciekawego, więc stwierdziłam, że lepiej to odpuścić, a dzisiaj właśnie będziemy robić coś bardzo fajnego, także czekajcie na to, chociaż już pewnie po tytule wiecie, o co chodzi i pewnie na to czekacie. No ale mniejsza z tym, z racji, że musimy jeszcze otworzyć kalendarze adwentowe i dzisiaj otwieramy wszystko po dwa okienka, z racji, że wczoraj zapomniałam o tym. Totalnie mi wypadło w ogóle z głowy otwieranie kalendarzy, także dzisiaj zrobimy sobie po dwa okienka, już przygotowane, tutaj jest wszystko, stanowisko, a później na nas czeka to. Ale to zaraz, także najpierw otwieramy kalendarze adwentowe, a jeśli chodzi o mnie, to ja przed chwilą właśnie wróciłam ze studiów, zaprezentowałam projekt, poszło nam bardzo dobrze, mamy odhaczone i zaliczone, także nice i co? I tyle, tak naprawdę pojechałam na 12:30, wróciłam, chyba teraz jest jakoś 15 albo 16. 15:30 jest, no właśnie, więc przed chwilą wróciłam i git, także zabieram się za to, a wieczorem mamy jeszcze trening pole dance, także nice. Bo chciałam wam jeszcze powiedzieć, że mam bardzo fajne plany na weekend, ale tego się nie dowiecie w tym vlogmasie, tylko dowiecie się w tym weekendowym vlogmasie, który będę nagrywać w weekend, żeby nie spoilerować, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę sztos, także on wleci w poniedziałek. W poniedziałek wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo fajny vlogmas. A co? Tymczasem otwieramy kalendarze, zaczynamy od Kielsa. Mamy kolejny jakiś krem. No, ja z tych, powiem wam, kosmetyków za bardzo korzystać nie będę, tak jak już wam kilka razy mówiłam. Są to kosmetyki, które ja oddaję mojej mamie, bo nie są one do końca przeznaczone, jeśli chodzi o mój typ skóry. Ona jest bardziej dla dojrzałej skóry, także ja oddaję te kosmetyki po prostu mojej mamie. Ona się przynajmniej z nich ucieszy i je wykorzysta. I w drugim okienku również mamy krem razem z oliwką. O, ten akurat krem jest taki, który ja już kiedyś używałam, także wydaje mi się, że jego sobie akurat zostawię. Teraz czas na The Body Shop. Zobaczcie, coś nielatającego. Okej, mamy maseczkę. Aloesowa maska w płachcie. Także możemy sobie ją dzisiaj wieczorem zrobić. I siódme okienko, też takie duże. Mamy tutaj peeling pod prysznic, zarąbiście. Ja właśnie mam mało peelingów i to jest akurat o zapachu różanym. Pachnie przepięknie. Teraz dwa okienka z biżuterią. Mamy naszyjnik z księżycem. Ładny. Mega ładny, zaraz go założę. Chociaż to nie wygląda w sumie aż tak bardzo jak księżyc, ale takie niezamknięte kółeczko. Kolejnym mamy... O, nie wypadaj. I on również jest z księżycem i gwiazdką, ma takie różowe cyrkonie. Nice. Dzisiaj mamy różaną... O, co jest dzisiaj z tymi różanymi smakami i zapachami? Różane, jabłko, hibiskus, pomarańcza, skórka pomarańczy, cynamon. Złożyłam siódemkę, jeszcze szóstkę, okej. Jabłko, cytryna, mięta i jakieś kwiatki. Fajnie, też fajny smak. Czas na szoty. Zacznijmy od alkoholowych. Zobaczmy, czy coś fajnego dali na 6 grudnia. Dali! Okej. Ej, aha, okej. Mamy tutaj ten sam likier brzoskwiniowy, co był w pierwszym i trzecim okienku,
a po prostu na to była nałożona taka jakby karteczka, że Mikołaj życzy wszystkiego najlepszego. I jeszcze siódme. Tego jeszcze nie było. Dzisiaj mamy Red Berry Sour. Kwaśna, czerwona borówka? Chyba tak wygląda, kolor jest mega ładny, taki magenta, że tak to ujmę. W ogóle jak wiecie, no ja jestem na kierunku media design i marketing wizerunkowy i dowiedziałam się właśnie, że jeśli chodzi o ten kolor właśnie magenta, może nie dokładnie taki, ale jak ktoś nie wie, jaki to jest kolor magenta, to może sobie wyszukać, to będzie kolor przewodni 2023 roku, jeśli chodzi o strony internetowe, jeśli chodzi o jakieś takie etykiety i tak dalej. Po prostu to będzie najpopularniejszy kolor 2023 roku. Taka ciekawostka studencka. Ale ładnie pachnie. Mega ładnie. Dobra, pijemy. Smakuje jak syrop na gardło. Serio. Był jakiś taki syrop na gardło, który tak smakował. Identycznie. Dobre. I teraz czekają nas szoty zdrowotne. Ja już dwa mam wypić. Ja pierdzielę, może ja jednego dam mamie. Szóstego mija, mamy świąteczny. No i fajnie, ja lubię coś jak na 6 grudnia jest coś takiego fajnego dodanego. I tutaj mamy z jarzębiną, także nice, fajnie, w ogóle jakie ładne opakowanie. Jezu, jak zakręcone. Ała. O Jezu, jak to capi. Tutaj nie można myśleć przy tych szczach, tylko trzeba je pić. Najgorszy smak do tej pory. Dobra, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Lecimy jeszcze z tym shotem klasycznym. To jest ten zwykły, klasyczny, imbirowy. O, ten jest ostry. Najbardziej szajsowy kalendarz, jaki mam, czyli kalendarz z kadzidełkami. Szóste. Nie czuć absolutnie lawendy. I siódme. Mamy jakiś czarny. Też niczym nie pachnie. Kamienie, szóste okienko. Coś nowego, tego jeszcze nie było, ale dziwny. Wygląda jak bursztyn trochę. Wygląda jak kamień, który bym mogła znaleźć u mnie na ogródku. Ale jest to Jingsha Stone. Nie mam pojęcia, co to jest Jingsha Stone, ale wygląda tak. No trafił mi się akurat bardzo brzydki kształt, taki w ogóle postrzępiony jest ten kamień. I siódme. Okej, w siódmym okienku mamy cytryn. Okej, Milka, aż dwie czekoladki. Tak jest, ale duża. Mikołaj, siódme. I tutaj mamy straż pożarną. Nice. Dobra, straży pożarnej póki co nie jem. Czas na Kindera. I mamy znowu Hanutę oraz, czy to będzie Duplo? Tak jest, doczekałam się. I żelki, siódme okienko. Znowu mamy tą wersję Merry Christmas. O, szóste jakieś takie malutkie. O kurde! Ale surprise! Mamy cały bloczek gumy Moam. Okej, i otwieramy siódme okienko z kalendarza od od mojej mamy. Adaptogeny nastroju. Okej, ja sobie przeczytam tą karteczkę. Oczywiście jak ktoś chce, to proszę bardzo. Możecie sobie teraz zatrzymać i przeczytać. Okej, czyli jakiś suplement diety. Dokładnie tak. Health Labs Care. Happy Me. Kiedy chcesz poprawić swoje samopoczucie. Czyli suplement diety, który pomaga polepszać samopoczucie w ciągu dnia, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Okej, to powiem wam, jeżeli to naprawdę zdziała cuda, to ja będę w szoku, bo ja mam właśnie takie problemy, wszystko co tutaj jest, przeczytałam, to właśnie tak ze mną jest. Zaraz weźmiemy sobie pierwszą, zobaczmy tylko dwie kapsułki, dwa razy dziennie. Będę brała regularnie te tabletki i zobaczymy, czy to faktycznie pomoże. Ja będę dawać wam znać na Instagramie, czy też po prostu update'ować na vlogmasach. Ogólnie pamiętajcie, że suplementacja jest bardzo ważna. To tyle, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe na dziś. Ja lecę, bo zacznie mama, że robi nam taką jakby przekąskę, taki po prostu jakby lunch. Zaraz zresztą zobaczycie, bo będzie to świąteczny nastrój, także let's go. Zobaczcie, moi drodzy, tak się prezentuje to świąteczne dzieło. Jest to laska świąteczna, taka wiecie, cukrowa, zrobiona z mozzarelli, pomidorków. Tutaj jest jeszcze sos balsamico i oliwka. Mamy również bazylię. No wygląda to przepięknie. Świąteczna kolacja. A tutaj wziąłam sobie jeszcze ten suplement diety, także zaraz będę brała dwie tabletki. No, tyle. Okay.
Okej, moi drodzy, a więc przechodzimy do głównego wątka tego filmiku, czyli otwieranie paczek z ubraniami od influencerek. Dokładnie tak, napisałam, słuchajcie, do 4 influencerek, które chciałam, żeby wybrały mi jakieś fajne ubrania, takie zimowo, jesienne, coś w tym stylu. Jak to miało wyglądać? Ogólnie ja do dziewczyn napisałam jeszcze przed Vlogmasami, ale niestety paczki nie zdążyły poprzychodzić i to miał być ogólnie osobny filmik, który miałby się pojawić właśnie jeszcze przed Vlogmasami. Także na początku zaproszę Was oczywiście do tego wątku, gdzie losowałam sklep, losowałam kwotę i losowałam influencerkę, do której to wszystko będzie pasować. Okej, a więc zaczynamy od pierwszej influencerki. Tutaj w tym koszyczku mam przygotowane losy i uwaga, mam nadzieję, że mi się nie posklejały, bo to są karteczki samoprzylepne. Także co, losujemy pierwszą influencerkę. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. I pierwszą influencerką będzie Mela Modela. Losów ze sklepami mam o jeden więcej, bo nie mogłam się zdecydować, ale są tutaj po prostu najpopularniejsze sieciówki. Także zobaczmy, jaki sklep będzie miała Mela. Uwaga, uwaga, uwaga. I sklep, który trafił się Meli, to Zara. Z tego, co kojarzę i z tego, co obserwuję Amelkę, to wydaje mi się, że ona ubiera się w Zarze. Także wydaje mi się, że mniej więcej zna ten sklep, ale nie wiem, zobaczymy. Teraz najważniejsze, czyli budżet, jaki będzie miała na ten outfit. Okej, a więc budżet dla Amelki na ten outfit to będzie, uwaga, uwaga, 300 zł, czyli to jest ten najmniejszy budżet. Okej, ale za 300 zł styl wydaje mi się, że da się zrobić, no na pewno da się zrobić fajny outfit w sieciówce, także wydaje mi się, że to nie będzie jakieś super trudne zadanie. Okej, losujemy drugą influencerkę. Drugą influencerką będzie Oliwciaks, Oliwia, okej. Także teraz losujemy sklep dla Oliwki. Okej, losujemy sklep dla Oliwki. Uwaga, uwaga, Berszka, okej. Wydaje mi się, że Berszka spoko, w Berszce, ja ogólnie bardzo często się ubieram w Berszce i w ogóle, nie wiem, jeśli chodzi o Oliwkę, czy ona lubi ten sklep, czy nie, ale nie będzie miała wyboru, także mam nadzieję. Pota dla Oliwki, proszę bardzo, mam i to będzie 400 zł, okej, czyli ten średni budżet. Okej, przedostatnia influencerka. Uwaga, uwaga, Lena Moonlight. Okej, zobaczmy, jaki sklep trafił się Lenie. Uwaga, uwaga, Lenie trafił się, uwaga, H&M, jak zwał, tak zwał. Wydaje mi się, że Lena się ubiera w H&M akurat chyba, z tego, co podglądam tam na Instagramie. I uwaga, teraz losujemy ostatnią rzecz, czyli kwotę. Kwota, za którą Lena zrobi zakupy, to będzie to największy budżet, czyli 500 zł. Okej, za 500 zł to już można naprawdę dobrać fajne buty, fajne spodnie, fajną koszulkę, jakąś fajną, może kurtkę nie, ale jakąś bluzę albo coś w tym stylu. No i tutaj jeśli chodzi o kwotę i influencerkę, to już jest wszystko wiadomo, nie musimy losować, zaraz wylosujemy sobie jeszcze sklep. Ostatnią influencerką jest Kinga Banaś. Okej, zobaczmy, jaka kwota się trafia Kini, chociaż ja już wiem, ale wy nie wiecie, więc zrobię wam surprise. Uwaga, 400 zł, dokładnie tak. Jezu, ja mam wrażenie, że ten odcinek będzie bardzo chaotyczny, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż fajny wyjdzie. Stradivarius, czyli tak de facto, może, dobra, nie, może nie moja ulubiona sieciówka, ale jedna z ulubionych. Także mam nadzieję, że coś tam fajnego wypatrzy. Także co, ja teraz piszę do dziewczyn i nie pozostało nam nic innego, jak czekać na paczki. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że zaproponowałam także dziewczynom, jeżeli będą chciały, to żeby mogły ponagrywać proces wybierania właśnie ubrań i tak dalej, co, czym się kierowały i w ogóle, ale niestety nie wiem, co się stało i nie mogę pobrać dwóch plików i udało mi się pobrać tylko jeden filmik i zastanawiałam się w sumie, czy go wrzucać, czy to ma sens, jeżeli poprzednich nie było, jeżeli innych nie było, ale stwierdziłam, że wrzucę go i tak, bo chociaż mam to, także będzie tutaj jeden filmik nagrany przez Kinię, ale niestety dwóch pozostałych nie mogę pobrać. Nie wiem, co się dzieje. Oczywiście dziękuję wszystkim dziewczynom i przepraszam, że nie wykorzystałam tych materiałów, które nakręciłyście, ale no, jakaś lipa tutaj się odwaliła. Okej, no i jesteśmy, wracamy do Vlogmasa i właśnie mam już te wszystkie paczki, które poprzychodziły, także jestem strasznie ciekawa, co tam było. Specjalnie nie zaglądałam do maili, które do mnie przychodziły, żebym nie wiedziała, co w nich jest. I co? Wydaje mi się, że bez zbędnego przedłużania otwieramy pierwszą paczkę. Dobra, zaczynamy od pierwszej paczuchy, która jest troszkę poturbowana. Jest to paczka, moi drodzy, z Berszki. Kwota to było 400 zł i jest to paczka
paczka od Oliwki. Także zobaczymy, co tutaj w środku się znajduje. Jestem bardzo ciekawa. Jak widzicie, ta paczka, ja jej nie otwierałam, ale tak została niestety poturbowana przez kuriera. Dobra, widzę już tutaj pierwsza rzecz, czyli butki. Okej, takie trochę masywne. Są to buty na takim podwójnym koturnie. Takie metalowe po prostu jakby elementy, jak o, widzicie? Proszę bardzo. Jakieś koraliki i tak dalej. No one trochę przypominają w ogóle forsy, tylko takie troszkę inaczej wyglądające, ale podobają mi się. Następna rzecz, którą tutaj mamy, jest to taka basicowa szara bluza w rozmiarze S, czyli ona nie będzie aż taka oversize'owa, ale będzie taka troszkę większa, także nice. Dodatkowo do tego mamy, proszę bardzo, spodnie. One nie wiem, czy są z szeroką nogawką. To jest taki mój ulubiony odcień jeansu, taki jasny, 34 rozmiar. Nic na razie nie zdradzam, pasuje kolor na pewno do bluzy. I ostatnia rzecz, czyli szalik. Dokładnie tak. Ja wam powiem, mam jeden szalik, ale on jest taki po prostu gigantyczny, a ten nie dość, że jest taki troszkę ciekawszy, bo zielono... biały, to jeszcze nie jest aż taki wielki, ale i tak jest taki duży, także okej, bardzo fajnie, nie będę nic więcej zdradzać, także czas to przymierzyć. Uwaga, uwaga, zrobię takie profesjonalne przejście. 3, 4. Okej, moi drodzy, tak się prezentuje gotowy outfit. Tutaj wam jeszcze pokażę bez tego szalika. Powiem wam, że jest to taki basicowy fit. Ja najczęściej tak ubieram, tak dość basicowo. Raczej nie mam żadnych nadruków na bluzach albo coś w tym stylu. Te buty jeszcze nie do końca jestem do nich przekonana. Ja rzadko noszę buty na koturnie. Podobają mi się, jeśli chodzi o spodnie, mogłyby być troszkę szersze, ale podoba mi się to, że nogawki są takie długie. Bluza jak bluza, oczywiście będę ją nosić, taka basicowa. Nie mam w takim kolorze takiej bluzy bez kaptura, także spoko. Szaliku jestem zakochana, szalik na pewno będzie używany. Proszę bardzo, jeszcze go tak o założę. Kurde, zastanawiam się trochę, jak oceniać tę stylizację, bo całość do siebie pasuje. Oprócz tego każda z tych rzeczy wydaje mi się, że byłaby mniej więcej przeze mnie noszona. Oceniłabym go tak na 8, bo jest to właśnie taki dość basicowy fit, ale wszystko tutaj ładnie się dopasowuje i wszystko mi się podoba, także... I to będzie taka ocena, do której będę się odnosić później do kolejnych outfitów. Ale ogólnie... Jest, podoba mi się. Okej, lecimy z kolejną paczką i kolejna paczka jest ze Stradivariusa. Tutaj również budżet był 400 zł i jest to paczka od Kini, od Kingi Banaś. Także let's check, uwaga, otwieramy. Dzień dobry. Dostałam misję bojową, mam 17% baterii, więc musimy zrobić to szybko. 400 zł i Stradivarius. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Zobaczymy, co tutaj uda mi się wybrać w Wiktorii. Ja spróbuję stworzyć cały fit, łącznie z butami. Postaram się. Spodnie spadochroniarskie. W ogóle bardzo podobają mi się ostatnio te spodnie właśnie spadochroniarskie. Tutaj z tymi stoperami po bokach. I może coś takiego będę szła, ja wiem, że Wiktoria lubi taki styl, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo nieraz u niej na Instagramie właśnie widzę, że chodzi w takich szerokich spodniach i 97 zł kosztują. Mogę jej zrobić taki luzacki styl, albo zrobić właśnie taki elegancki i teraz kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że muszę patrzeć pod kątem tego, co jej się spodoba. Kurczę, ja w ogóle mam problem, bo ja nie bardzo lubię robić zakupy przez internet, stacjonarnie też nie, ale jakbym miała wybierać, to właśnie wybrałabym tą drogę. No bo jednak jak zamawiam coś online, no to często gdzieś tam na stronie, na modelce to wygląda ładnie, dobrze, a później przychodzi to do mnie, ja na to patrzę, przymierzam i mówię, kurde, beznadzieja. Także wnoszę tutaj o drugą część tego filmiku już z wyborem stylówek na żywo. Także słuchajcie, jeżeli chcecie drugą część tego filmu właśnie stacjonarnie, to zostawiajcie dużo łapek w górę, dajcie znać też Wiktorii w komentarzu i może zrobi taką drugą część, ja bardzo chętnie wtedy też wezmę udział i pięknie Cię wystylizuję, bo ja nie wiem, co mam tutaj wybrać. Tutaj jest tyle rzeczy. No ale w końcu po 20 minutach scrollowania udało mi się wybrać jakąś stylówkę. Zamawiam, wysyłam do Wiki. No i zobaczycie już u niej w dalszej części tego odcinka.
co wybrałam i jak się będzie Wiktorii podobać. Mam nadzieję, że się spodoba. Było mi naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś dałam radę. A jeżeli ta moja wybrana stylówka nie będzie jakaś nadzwyczajna, to proszę mi to wybaczyć. Tak jak mówiłam, wolę robić zakupy stacjonarnie, także jeżeli Wiktoria zrobisz właśnie taki odcinek stacjonarny, to na pewno chętnie wezmę w nim udział i wtedy pójdzie mi lepiej. No i tyle, ja się z Wami żegnam i wysyłam buziaki. W ogóle 400 zł to był ogólnie średni budżet, były dwie paczki za 400, jedna za 500 i jedna za 300, ale tutaj Kinia przekroczyła budżet, moi drodzy. Dokładnie tak, Kinia przekroczyła budżet, o uwaga, o 36 zł. Wyciągam pierwszą i to jest chyba jakiś but. Okej, o cholera, takich butów nigdy nie miałam, przysięgam. Ja w ogóle nie noszę za bardzo butów na obcasie, jeszcze takich kozaczków to już w ogóle. Ja zacznijmy od tego, że nie mam w ogóle chodzić w butach na obcasie. Następnie mamy torebkę taką na ramię. I ona jest dopasowana, widzę, do tych butów, bo też jest taka lakierowana, jest z takim motywem węża. Okej, spodnie paraszut. Ej, w ogóle ja mam identyczne spodnie. No to są szare paraszuty ze Stradivariusa, to ja mam dokładnie te same. Czyli wiadomo, czy już Kinia trafiła w mój gust, bo mam takie spodnie, czyli sama bym sobie takie kupiła. Tutaj jest naprawdę dużo rzeczy, bo mamy jeszcze okulary i dodatkowo do tego mamy jakąś bluzeczkę. Okej, ona jest taka grafitowa, w kamerze jest bardzo granatowa, tutaj jest taka bardziej szara na żywo, ale też spoko. Przymierzam w takim razie to i zobaczymy, jak poszło Kini. Okej, moi drodzy, mamy kolejny outfit i powiem Wam, że to nie jestem ja, to totalnie nie jestem ja. Ale czy mi się to podoba? Podoba mi się, w sensie kolory są fajnie dobrane, fajnie, że są jasne spodnie, a tutaj reszta elementów są ciemne. No i co, jeśli chodzi o buty, nigdy takich nie miałam i nigdy raczej bym sobie takich nie kupiła, ale podobają mi się i najprawdopodobniej je zostawię, bo nie wiedziałam, jak dopasować te spodnie do tych butów. W sensie, czy nałożyć je właśnie na buta, czy je bardziej podwinąć. Takie topiki już miałam właśnie z wycięciem, obcisłe i tak dalej. Co prawda kolor jest taki, że jeżeli bym się gdzieś spociła czy coś w tym stylu, to by było bardzo widać. Torebka również fituje, fajnie, że ona jest taka właśnie na ramię mała, ale jest większa, że po prostu pomieści wszystko, więc to jak najbardziej na plus. No i oksy też bardzo fajne, oksy na pewno zostawiam, bo są spoczko. I ten fit, jakbym go oceniła? Ciężko teraz mi to będzie ocenić, bo tamten outfit jest taki, że założyłabym normalnie na uczelnię, gdzieś na wyjście na miasto, ze znajomymi, ale na przykład na randkę, czy też na jakąś imprezę, czy na event, ten bym założyła, tamten drugi raczej nie. Wydaje mi się, że temu dałabym tak 7,5, patrząc na to, że nie to nie do końca mój styl, ale jednak wciąż mi się podoba. Dobrze wykonana robota. Okej, lecimy z kolejną paczką, jest to paczka z H&M-u i to jest największy budżet, czyli 500 zł i jest to paczka od Leny. I w ogóle chciałam Wam pokazać coś, co jest tak turbo słodkie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jest tutaj napisane Lacka Wiktorka. To jest po prostu najsłodsza rzecz na świecie. Dziękuję, Lena, bardzo słodko. Okej, otwieramy pakę. Już widzę, że mamy tutaj kurtkę, taką wyścigową. Ja mam taką kurtkę i bardzo ją lubię, ale nie w tym kolorze. Jest to taki kolor czerwony. Kos. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy. Okej, co to jest? Okej, topik. Jest to taki topik bez rękawów. Wygląda jakby był troszkę za duży, ale jest to rozmiar XS, więc nie powinien. Taki top przeszywany tutaj właśnie na biuście. Następnie mamy torebkę. Ale fajny materiał. Również taka malutka torebeczka. Teraz takie torebki, wiadomo, są turbo popularne, ale mega mi siedzi. W sensie, jakbym poszła do sklepu, nie, w sensie nie zwróciłabym na nią uwagi, ale jak teraz mam ją, to naprawdę siedzi mi. Ostatnia rzecz. To są spodnie czarne. O uwaga, zobaczymy, czy to są szerokie spodnie. Jeżeli to są zwykłe szerokie spodnie bez dziur, to takie potrzebowałam i takie musiałam sobie kupić, więc liczę na to, że to są właśnie takie. Tak, są to szerokie spodnie bez dziur. Nice, podobają mi się. Bagi naprawdę są turbo szerokie. Także co, nie zostało nic innego, jak to przymierzyć. Uwaga, uwaga. Okej, jeśli chodzi o ten outfit,
To jest to zdecydowanie najbardziej mój styl i wszystkie te rzeczy mi się mega, mega podobają. Jedyne co, to jeśli chodzi o spodnie, to na pewno będę musiała do nich nosić pasek, bo są troszkę za luźne, ale chyba, że chciałabym je nosić właśnie tak troszkę niżej jako biodrówki. Jeśli chodzi o top, nie spodziewałam się, ale leży on idealnie, więc top strzał 10. Niestety troszkę już go ubrudziłam i podkładem, i antyperspirantem. Jeśli chodzi o kurtkę, też po prostu zarąbista jest. Mega mi się podoba. I ta torebka też mi bardzo siedzi. I ogólnie outfit mega mi się podoba. Szkoda, że nie ma butów. Ja bym do tego dobrała forsy. Chciałam założyć tamte, ale stwierdziłam, że to by było nieuczciwe, no bo do tego outfitu nie było butów. Także bardzo mi się podoba. I jeśli miałabym ocenić ten outfit, to wydaje mi się, że dałabym temu taką 9. Bo właśnie spodnie mogły być dopasowane, ale wiadomo, to jest coś, na co Lena nie miała żadnego wpływu. Podoba mi się to, będę w tym chodzić. I przyszedł czas na ostatnią paczkę i paczkę z najmniejszym budżetem. Jest to budżet 300 zł od Meli. Także jestem bardzo ciekawa, jest to sieciówka Zara. Okej, mamy tutaj wszystko bardzo ładnie zapakowane w ogóle, co jest? Pierwsza rzecz, jaką tutaj mamy, jest to bluza. Okej, ja bluzy bardzo lubię, w rozmiarze S. Mogłaby być MK, bo ja właśnie lubię takie oversize'owe bluzy, ale może do tej akurat rozpinanej będzie bardziej pasowała S-ka. Zobaczymy. Następnie mamy topik, taką zwykłą białą koszulkę, najzwyklejszą, biały top, tutaj nic się w niej nie dzieje. Plus, bo ja lubię takie koszulki, lubię basiki, naprawdę, ja uwielbiam basiki i naprawdę ten top spoko, tym bardziej, że nie mam takiego, także nice. I spodnie mamy cargosy w bardzo ładnym, takim też grafitowym kolorze. Zobaczymy, podoba mi się, każda z tych rzeczy osobno mi się podoba, ale zobaczymy, jak te wszystkie rzeczy będą wyglądać razem. Także czas na ostatni outfit. Tak się prezentuje ostatni outfit i też jest bardzo, bardzo w moim stylu. Ogólnie te spodnie tak mi po prostu siedzą, są w przepięknym kolorze. Jeśli chodzi o koszulkę, to jak najbardziej będzie używana, taki basic. Podoba mi się to, że nie ma tu on takiego typowo damskiego jakby dekoltu, czyli z odsłoniętymi obojczykami, bo ja bardzo lubię, jak tutaj jest tak wysoki ten dekolt. I ostatnia rzecz to ta bluza i mogłaby ona być w większym rozmiarze. Jak ja bym była na zakupach, to bym pewnie wzięła rozmiar M bądź L nawet, żeby ona po prostu była większa. Mimo wszystko zostaje u mnie, bo mega mi się podoba, tak to wszystko razem spójnie wygląda. To tej bym dała 8,5. Tak mi się wydaje, bo jest ona w moim stylu, podoba mi się to, jest taka bardzo cozy. Najlepszym outfitem był outfit Leny, a tym słabszym był outfit Kini, ale wydaje się po prostu dlatego, że Kinia dobrała takie rzeczy, których ja po prostu siebie nigdy nie widziałam, więc jestem do nich nieprzyzwyczajona. Ale ogólnie jestem naprawdę zadowolona, bo dziewczyny trafiły w moje gusta i naprawdę te rzeczy mi się podobają, bo będę miała przynajmniej jakieś nowe ciuchy u mnie w szafie, będę miała co nosić, także nice. No i co? I naprawdę fajnie, jestem zadowolona. Dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle, żebym coś takiego jeszcze kiedyś zrobiła, na przykład po vlogmasach. Wow, naprawdę, sztos rzeczy podobają mi się, także co? Cool. Hello moi drodzy, ja już wróciłam do domu, świecę się tak, byłam zmyty makijaż i nałożony krem, wykąpałam się, umyłam głowę, po treningu byłam strasznie zmęczona. Kończę już tego vlogmasa z racji, że to jest wszystko, co na niego przygotowałam. I co? I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało i czy chcecie więcej tego typu odcinków, właśnie jak ktoś inny wybiera mi ubrania w przyszłości. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia i pa, pa!